zapytałam, co chciało Was puszczy. Mieliśmy króciutką przerwę, w związku z tym przypomnę pokrótce, na czym w ogóle ten cały program polega. Otóż wraz z programem PLES.pl zdecydowaliśmy się na nakręcanie takich wirtualnych spacerów. Podczas każdego z tych spacerów opowiadamy o jednym z naszych obiektów, przedstawiamy jego historię, przedstawiamy jego tajemnice. A jak Państwo doskonale widzą, no jest tutaj pięknie i jest tutaj co oglądać. Natomiast no warto tutaj wspomnieć, że obiekt to nie tylko te wszystkie chałupy, to nie tylko ta piękna zieleń, ale ten obiekt to są przede wszystkim ludzie. Wspaniali ludzie, którzy tutaj pracują. I właśnie z tego miejsca też bardzo chciałam podziękować za to zaangażowanie i za to, że cała tutaj moja drużyna, jak przychodzi do domu i kończy pracę, to tak naprawdę tej pracy nie kończy, tylko dalej myśli, dalej wymyśla, dalej się konsultujemy, co zrobić, żeby tutaj jeszcze było lepiej, żeby było piękniej. Także za to bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy tutaj do współpracy różnych gości. Dzisiaj właśnie jednego z takich gości Państwu przedstawię. To jest właśnie człowiek, który jest pełen pasji, pełen zaangażowania w to, co robi. Ja osobiście uważam, że taka rozmowa z kimś, kto ma pasję, jest niezwykle interesująca, bo wtedy to 100 razy bardziej do nas przemawia, co ta osoba nam przedstawia. Jeżeli ktoś to, co mówi, wkłada całego siebie, to jest to po prostu piękne i myślę, że tyle z mojej strony. Teraz przekazuję pałeczkę panu Kubie. Pan Kuba Skop, pszczelarz, który naprawdę z sercem podchodzi do tych wszystkich zwierzaczków zamieszkujących ule. Dobry, witam Państwa serdecznie. To jak przyjaciel na imię Kuba. No i mam tu przyjemność uczyć skansenia pokazać się pszczołami, dlatego to pewnie ze mną macie okazję dzisiaj tutaj troszeczkę ich świata zgłębić. No i właściwie co, tematem dzisiejszym jest wosk i jakby wszystko, co się z tym wiąże dookoła, czyli od tego, jak on powstaje, skąd on powstaje, aż po to, co tak naprawdę ludzie z tego mają. Myślę, że ten temat wziął się stąd, że to właściwie taki jest dobry okres mokitum rzepaki. Jest dużo młodej pszczoły, rodzina jest w takim mega pędzie do rozwoju. Stąd jakby też ta potrzeba budowania gniazda i wypłacania wosku u pszczół właściwie jest niemowalna i teraz najsilniejsza w całym okresie roku, więc myślę, że to będzie dobre. Natomiast słuchajcie, żeby tak też mieć jakby obraz tego, o jakim my tutaj tak naprawdę stworzenie mówimy, to troszeczkę takiej jakiejś historii i kilka musiałbym Wam tutaj powiedzieć. Słuchajcie, pszczoła, tak naprawdę najstarszy skamieniały okaz, jest datowany gdzieś na 100 milionów lat. Tak dla porównania, dinozaury wyginęły 60 milionów lat temu. Człowiek na tej planecie jest od 7 milionów lat i gdzieś od, powiedzmy, że 14 tysięcy lat dopiero zajmuje się pszczelarstwem. No i słuchajcie, mimo tych 14 tysięcy lat wspólnej drogi, my tak naprawdę no nie znamy całego składu fizyko-chemicznego ani wosku, ani propolisu. Jakby dalej jest to dla nas taki obszar bardzo nieodkryty. Natomiast to, co na pewno wiemy, to to, że pszczoły posiadają indywidualne osobowości. Na pewno wiemy, że przejawiają bardzo duży altruizm. Do tego potrafią jakieś tam najnowsze badania niedawne dowodzą, że potrafią nawet najprostsze zadania matematyczne wykonywać, więc właściwie trzeba by tutaj troszeczkę uchylić czoła przed tym moim badem. Słuchajcie, może wyjdziemy sobie do środka, mamy tam kilka ciekawych eksponatów. Myślę, żeby tą część historyczną tak troszeczkę podsumować tymi zabytkami, które są tutaj zgromadzone. Także zapraszam, troszeczkę mniej. Ja jeszcze tylko wtrącę, że znajdujemy się w tej chwili w najstarszym z budynków zlokalizowanych w pszczyńskim skansenie. To jest Spichlerz z Czechowic Dziedzic. I tutaj właśnie znajduje się ekspozycja pszczelarska, o której powie pan Kuba. Więc ja tak może tylko pokrótce, bo tak naprawdę najlepiej by było, gdyby każdy z Was przyszedł tutaj i jakby miał okazję obcować z tym materiałem na żywo. Także słuchajcie, skąd się w ogóle wzięło pszczelarstwo w takiej formie, jaką mamy dzisiaj? No jest to taka droga. No pewnie, która ma z 500 lat przed naszą erą, ludzie zaczęli uprawiać tak zwane bartnictwo, no czyli hodować pszczoły w lesie, w ich naturalnych dziuplach. Z czasem zaczęli też przystosowywać te dziuple pod swoje potrzeby, więc właściwie zaczęli dziać te barcie. No i trwała jakby ta taka historia z pszczołami na zasadzie hodowli w lasach. Gdzieś może do XIX wieku, kiedy to Austriaccy, Pruscy i
i ruscy zaborcy stwierdzili, że to Bartnicy są przyczyną podpalenia lasu, w związku z czym no, wydali werdykt, że zakaz jest wejścia do lasu. Natomiast równolegle, bo gdzieś może od XIII-XIV wieku rozwijało się w Polsce też taka forma pszczelarstwa przydomowa. No i początkowo to wyglądało tak, tamte kuszka, które pokażę. To były takie formy pleciane z słomy. Może coś takiego, nie wiem jak to widać. Natomiast to jeszcze była gospodarka taka bardzo rabunkowa. Tutaj pszczoły miały swoje gniazdy, które były wycinane. No i właściwie musiały zupełnie od nowa je odbudować. I dopiero po takich kuszkach, które swoją drogą znali już Grecy i Rzymianie, przyszedł czas na tak zwane ule kłodowe. No i właściwie tutaj mam bardzo ciekawy okaz takiego ula kłodowego. To tak naprawdę jest fragment drzewa. To już jest właściwie zrobione intencjonalnie, ale zaczęło się to od tego, że fragmenty drzewa, gdzie pszczoły miały swoje gniazda, bartnicy zaczęli wycinać, przynosić do siebie do domu, no i właściwie przydomowo w takich kłodach z tymi pszczołami odcawać. Więc to jest taki przełom, taki naprawdę kosmiczny wręcz przeskok nastąpił w 1837 roku, kiedy to polski wybitny w sumie pszczelarz, mówi się o nim wręcz, że to jest Kopernik ula, wymyślił, że żeby tak naprawdę obserwować te pszczoły, nie niszcząc ich tego gniazda, coś trzeba jakoś wymyślić i stworzył tak naprawdę jako pierwszy na świecie tak zwany ul snozowy. Polegało to na tym, że do środka takiej kłody wkładał snozy, czyli beleczki na górę, no, od których pszczoły odbudowały sobie plastrę w dół. No i właściwie pozwalało mu to na nie niszczenie gniazda, a jednocześnie rozbieranie go i pełną obserwację w środku. No i właściwie to już był krok tylko malutki do takich kuli, jak znamy dzisiaj. No to są jeszcze może starsze, przypuszczam, że ze stuletnie. Natomiast już jakby system działania tego ula polegał na tym samym, co dzierżyn nam tutaj zaproponował, czyli wkładane ramki i rozbierane 100% gniazdo. No i co? Właściwie co nam dawało rozbierane gniazdo? Mówi się dzisiaj, że żeby rodzina była zdrowa i bez chorób, należałoby wymienić około 30% gniazda. No bo tam wiadomo, pszczoły z każdym pokoleniem zostawiają swój obrzęd, troszeczkę pokarmu. No i plaster się robi coraz starszy, przez co też no, taki może mało zdrowy do samego środowiska ula. No więc na samym początku wosk jako taki produkt, powiedzmy, że uboczny, był wykorzystywany, powiedzmy, że aż od średniowiecza do tych czasów elektryfikacji do XIX wieku jako główne oświetlenie, no bo właściwie nie było żarówek, dopiero Edison jakby zmienił tutaj układ sił. I bardzo się to zbiegło z takim czasem, w którym pewien szwajcarski badacz pszczół jako pierwszy skonstruował prasę do węzy. Mamy tutaj taki właściwie świetny egzemplarz, także może od razu pokażę, o co chodzi z tą węzą. I akurat mamy kamienny przykład, także to właściwie jest o tyle ciekawe, że to jest ręczna robota i właściwie ręczne dłubanie, nie jest to odlew, tylko forma rzeźby. No i taka węza, taka forma do odlewania węzy pozwalała na wylanie tutaj wosku do środka, zamknięcie prasy od góry, co dawało arkusz, powiedzmy, że takiej zaczętej struktury komórek pszczelich, którą do tej pory pszczelarze używają do podawania pszczołom. Ja to też myślę pokażę już w pasiece na żywo, jak to wygląda. No i od tej pory tak, no, wosk już właściwie nie musiał być używany tylko na oświetlenia, więc głównie zaczęli się skupiać na węzie, no ale trzeba to też jakoś odzyskać. I tutaj mamy całkiem ciekawe, bo na niestandardowy wymiar ramki oka stopiarki słonecznej. To może pokażę, jak to działało. No, tutaj trzeba było po prostu otworzyć szybę, włożyć ramkę. No i właściwie słoneczko, jak się opiera na takiej szybie, to dochodzi tam do bardzo, bardzo wysokich temperatur. No i właściwie cały wosk zlewa się nam. No tu się może akurat nie zlewa, ale właściwie o, tutaj na pewno jest szufladka. Cały wosk oczyszczony bez tych zanieczyszczeń z ramki zlewał się do takiego korytka.
No potem jeszcze oczywiście proces oczyszczania tego wosku, dwu-trzykrotne zagotowanie, poczekanie aż ostygnie, odcięcie nieczystości z samego dołu. No i właściwie jeżeli mielibyśmy duże gadro albo dużą formę, to można ją uzyskać taką formę wostawą, jak mamy tutaj. No ona już troszeczkę wrócona. No ale daje to jakiś obraz o tym, że tego wosku faktycznie może być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Przyjmuje się, że jedna rodzina w przeciągu roku jest w stanie wyprodukować na około 2-3 kg czystego wosku. Natomiast no, niekoniecznie też tutaj ta polska gospodarka jest nastawiona na to odzyskiwanie tego wosku. Jak mówiłem, na ogół pszczelarze raczej wymieniają wosk na usługi kogoś, kto potrafi oddać taką węzę. Jest bardzo praktycznie zastosowany w pszczelarstwie. No ale tak, skoro jesteśmy przy topiarce, właściwie już wytopionym trochę pszczelim, no tak może pokrótce chciałbym tylko Państwu powiedzieć o procesie powstawania świec woskowych. I myślę, że przejdziemy sobie do pasieki, gdzie zobaczymy, jak ten wosk powstaje i skąd się bierze na tych ramkach. A więc tak, ja tutaj sobie przygotowałem wcześniej wszystkie potrzebne tak naprawdę gadżety, dlatego żeby sobie taką świecę oddać samemu w domu. No więc tak, no to co na pewno, to słuchajcie, mam tego typu formy silikonowe. No to jest akurat forma mojej produkcji, więc może niekoniecznie jest taka super prosta, ale uwierzcie, że świece się z tego wylewają naprawdę rewelacyjne. Zresztą zaraz sobie przez ten proces tutaj przebrniemy. Co tu dalej? No więc garnek, oczywiście do wytopienia wosku. Tak naprawdę to topienie wosku powinno przebiegać w tak zwanej kąpieli wodnej, czyli powinien być w garnuszku, woda gotująca się jako osłonka. Ale tutaj właśnie nie mam drugiego garnuszka, więc wam tego nie pokażę tak, jak powinno być, ale przynajmniej mówię. No więc co dalej? Mam wosk już podzielony na takie krążki 100-gramowe, więc troszeczkę jest mniejszy niż tamten kolega z boku. No ale prawda jest taka, że wystarczy wrzucić odpowiednią ilość wosku do garnuszka, wrzucić na palnik. Co tutaj, jak przejdziemy sobie do pasieki, to moja niewidzialna pomoc techniczna zajmie się tym za nas. Słuchajcie, bardzo ważna tutaj też tak naprawdę jest kwestia knota w świecy. No bo trzeba raczej dopasować jego szerokość do szerokości świecy. Tam ten stosunek powinien wynosić około, ja nie mówię 1 do 10, ja nie mówię 1 do 12. Gdzieś jak się plus minus będziemy tego trzymać, to ta świeca będzie całkiem okej się palić. No i słuchajcie, to co jest ważne, przed wylaniem tej świecy każdy knot trzeba indywidualnie zamoczyć, tak żeby on nasiąknął tym paliwem, no i żeby właściwie proces spalania przebiegał równo. Ja sobie tu pozwoliłem nasączyć go w domu, żeby może tym nie zajmować. O, tak wygląda, nasączone, nie nasączone. Te knoty 100% bawełniane. Co powoduje, że tak właściwie ta świeca przy spalaniu nie produkuje żadnych takich negatywnych efektów spalania. Więc tak, słuchajcie, mamy formę, mamy knot. Właściwie chyba tyle. Jeszcze w tym wypadku to zależy tak naprawdę od tego, jakiej formy będziecie używali. Tak jak wam wspomniałem, no ja tę formę zrobiłem sam, więc być może tutaj pewne nieszczelności pojawiają się takie, jak gdzie indziej by się nie pojawiły. Ja używam słuchajcie do uchylenia dna zwykłego sreberka. Troszeczkę czasem się wylewa i to szkoda by było zbierać. Co ważne, słuchajcie, gumki do form. Bez tego forma się po prostu rozlezie i świeczka się wylewie, więc to niczego tam dobrego nam nie przyniesie. Słuchajcie, wkładam knot do formy mniej więcej na środku. Jest w sumie. Dobra, zapnę to teraz gumkami. Ciach, jedna. I druga. Aha, i co jest jeszcze ważne? Słuchajcie, mam tutaj taki patyczek. Przypuszczam, że w każdym domu w kuchni gdzieś się taki znajdzie. No bo tak, to, że knot jest właściwie teraz sztywny, no to jeszcze nic nie znaczy, ponieważ jak wlejemy tam gorącego wosku, to chcąc nie chcąc on się troszeczkę zacznie uginać. Więc właściwie takim bardzo chyba prostym domowym sposobem, słuchajcie, biorę sobie patyczek, łamy go w pół,
Ciach. No właściwie knut stoi prosto. Mam nadzieję, że tam nic się nie wydarzy. No to dobra, ja teraz może poproszę moją niewidzialną pomoc o to, żeby zagrzała nam tutaj ten garnek z woskiem. A my sobie możemy przejść do pszczół, gdzie pokażę wam właściwie skąd ten wosk powstaje i jak to się dzieje, że my możemy sobie taką pszczółkę tutaj wam wylać. Dobra, czy ja mam wszystko? Panie Kubo, a w czasie tej drogi proszę nam jeszcze powiedzieć, skąd pomysł na tą krauzę miodu? Ja tutaj może zaprezentuję, co to są za produkty. Są produkty, które są dostępne tutaj u nas w skansenowym sklepiku, produkty lokalne jak najbardziej, wytwarzane przez właśnie pana Kubę i przez jego krauzę miodu. I dlaczego krauza miodu? Dlaczego akurat ta nazwa? Skąd się to w ogóle wzięło? Krauza chyba każdy wie, co znaczy krauza swoich. No i tak naprawdę myślę, że to chyba taki może przejaw minimalizmu mojego życiowego, no bo skoro to jest słoik miodu, a ponosimy się go do krauza, no to na to chyba najprostsza nazwa na krauza miodu. Krauza miodu, stąd, a chyba ta prostota tak naprawdę też wyna wynikiem. Ja dziś chyba mam nadzieję, że... Mamy tutaj 10 rodzin, 5 opiekuje się ja, 5 opiekuje się kolega Maciej. No i tak, jak najbardziej tutaj w tych skansenach oczywiście trafiają wszystkie produkty, no jest tych przyrodniczych tam od pyłku po wosk, miód, wszystko skupia się uda. Bez nich jeszcze nie. Ciężko może powiedzieć spożytkować, tam z pyłkami to też jest troszeczkę tak, że są mega wdzięczne istoty. I troszeczkę myślę, że można przekonać to, co nam dają, taką zawiedzić niż myśli na załupie. Byłoby to dosyć takie romantyczne myślenie. Myślę, że możemy się tego przyczynić. To jest zawsze taka rzecz, pierwszy dzień po dosyć deszczowych i zimnych dniach. Także te pszczoły myślę, że gdzieś zasuwają. O, no, to taka pogoda w sumie wybitna. Nie wiem, Państwo nie mogą tego poczuć, ale koleżanka kamerzyska na pewno zapach rzepaku będzie w stanie tutaj wyjść. Zobaczcie, to teraz sobie. Proszę sobie ul. Zaraz wam opowiem, co tam się. Co tam się w środku z tym woskiem pewnie zachowuje. O, to właściwie, proszę Państwa, taki temat ostatnio był też tutaj na czasie. Czy dopajać pszczoły. Myślę, że ten daszek też świetnie mówi sam za siebie. Myślę, że tak naprawdę może to być jeszcze nie do końca dobra wentylacja w tym ulu. To tak naprawdę jest wilgoć odparowana z nektaru rzepakowego. Więc paradoksalnie tak naprawdę pszczoły mają problem z wodą w trakcie deszczu, kiedy nie mogą wylatywać, nie przenoszą nektaru do ula, ten nektar nie jest odparowywany. Wtedy tak, natomiast takie ciepłe dni. No to właściwie wystarczy ten pożytek, że ta woda z ulu i ten zapas jednak był. I tak naprawdę pszczoły same z siebie wtedy nie wysyłają nie żadnych zbieraczek po wodę, więc myślę, że dobry jest dowód na to, że nie trzeba. To może pozwolę troszeczkę dmuchnąć. Nie wymaga tego jakaś super sytuacja. Ale słuchajcie, dzwoni mi budzik, że przekroczyłem czas w pasiece. Ale myślę, że troszeczkę tu jeszcze zostaniemy. To co teraz robię, to tak naprawdę jest odmianie pszczół palonym. No akurat używam odkurzu, czyli tego mikrocego materiału do spalania ze spychniałej lipy. O, taki bardzo, bardzo niedrażniący i przyjemny zapach wydaje. No i słuchajcie, to co tak naprawdę robię, to jest przekierowanie pszczół na inny rodzaj roboty niż ochota żądlenia, nie? No bo one myślą, że się pali las tak naprawdę. Będą próbowały się teraz ewakuować, zbierając pokarm.
No i tak do końca nie są już wtedy zainteresowane tym, czy otwieram ten drzwi, czy nie. No, z tego, że nie jestem tutaj sam, to chciałbym mnie troszeczkę uspokoić. To, czego szukam, to jest ta ramka. Zobaczcie, moi drodzy, to jest ta węza, o której tam wspominaliśmy. Czyli tak naprawdę taki twór uzyskujemy z takich pras. Na chwilę obecną to tak naprawdę produkuje się już na rolkach, nie na prasach. No, natomiast zasada jest ta sama. Chodzi o to, żeby pszczołom wlepić w ramkę taki może milimetrowy, półtora milimetrowy arkusz, zaczątek jakby plastra woskowego. No i one w trakcie pracy będą dodawały grudki wosku, pogrubiały to. I myślę, że jeżeli pogoda pozwoli, to pewnie w przeciągu maksymalnie półtorej dnia taka ramka będzie odbudowana do rozmiarów. Już wam pokazuję, jak wygląda. Gotowa. Właściwie czegoś takiego. Także proszę zauważyć, że tak naprawdę pszczoły jako jedne z nielicznych zwierząt budują dom z materiału, które same wytwarzają. To nie jest zbierane ze środowiska. Wosk jest typowym produktem samej pszczoły. Ja może tutaj tą ramkę pozwolę sobie włożyć i znajdę dla Was taką, na której tak naprawdę może się uda prześledzić ten proces budowania. Takim budowaniem, czy wypacaniem wosku, czyli produkcją tego wosku, zajmują się pszczoły gdzieś pomiędzy 12 a 18 dniem życia. Później starsze już tracą tę możliwość, a młode właściwie jeszcze nie do końca są przystosowane i gruczołe do tego, żeby ten wosk wypacać. No i proszę zobaczyć, co się dzieje. Cała ta ramka tak naprawdę ma sektory, nie? Jest troszeczkę ciemniejsza, czy to jest jej najstarsza część. Tu jest troszeczkę jaśniejsza, ale jednak ciemniejsza niż ta, no i całkowicie jasna. No oraz te girlandy pszczół, które zwisają. Tak właściwie wygląda proces budowania tych ramek. Nie wiem, czy gdzieś to znajdziemy. Natomiast tym pszczołom pomiędzy 12 a 18 dniem życia spod odwłoka wypada 8 łuseczek woskowych. No i one je ugniatając jeszcze w jakiejś takiej dosyć ciepłej temperaturze, podajemy sobie od góry do dołu. No i ta, która jest najbliżej plastra, po prostu jakby przytwierdza tą łuseczkę woskową. No i tak powstaje cała budowla. No ta ramka została włożona do ula zupełnie pusta, bez tego arkusza węzowego, tak jak widzieliście wcześniej. W związku z czym jakby to 100% całościowa jest robota pszczół. No i tak naprawdę dlaczego my to wymieniamy? Jak mówiłem wcześniej, troszkę ze względów higienicznych. Troszkę dlatego, że te łuseczki woskowe jakby są mimowolnym działaniem pszczół, w związku z czym i tak by były produkowane, ale spadałyby na denicę ula i właściwie byłyby gubione. No a tak to, jeżeli dajemy pszczołom możliwość odbudowania takiej ramki, no to raz, że one idą zgodnie ze swoim cyklem, a dwa, odświeżają sobie gniazdo. Chciałbym Wam jeszcze znaleźć taką ramkę super starą, którą na pewno wycofam w tym roku, żeby pokazać Wam różnicę. Jest na świeżą, jednoroczną, a taką już całkowicie do wycofania. To już jest taka mega super stara ramka. Zresztą to widać, że ona już jest mega, mega ciemna. Tam na pewno w tym roku wycofię. No i co? W momencie, w którym jak wszystkie pokolenia pszczół, które są tutaj akurat pod zasklepem, się wygryzą z tej ramki, pszczoły wykorzystają cały pokarm i powolutku w takim procesie właściwie stopniowym zaczną wycofywać się tą ramkę z ula, no to przyjdzie na jesień ten moment, w którym po prostu wezmę do pracowni, wytnę z tej konstrukcji drewnianej. No i tak naprawdę kiedyś bym to wrzucił do takiej topiarki słonecznej, jak pokazywaliśmy wcześniej. Natomiast teraz już są topiarki parowe i gazowe. I ten proces przebiega znacznie lepiej. I w dalszym etapie uzyskują już czysty, płynny wosk w jakimś tam krążku. Będzie można wziąć i wylać świeczkę. Co myślę, że możemy iść spróbować zrobić. Mam nadzieję, że tam się już... No to też taka ramka odbudowana 100% przez pszczoły. No jak widać, ona nie jest pełna, no to też taki troszeczkę może mój udziwniony tor gospodarki. No nie do końca używam tej węzy, tych butów. Mam to co prawda tutaj w ulu włożone, ale to tak, żeby też pokazać właściwie, jak to wygląda współcześnie.
ja staram się, no nie zawsze do tego dążę, pozwalam pszczołom budować tak jak lubią. Co można zobaczyć właściwie na przykładzie tej ramki, no właśnie te komórki pozamykane, no to tak naprawdę za nimi kryją się jeszcze pewnie larwy robotnic, czyli z takich płaskich wygryzają się zwykłe pszczoły robotnice. No zobaczcie, z takich, które tutaj mamy wypukłe, to są już komórki trutni. No trutnie to chyba każdy wie, kim jest. No, zobaczcie tutaj, tu mamy trutnia. No to jest właściwie gucia, nie? Od Mai, no, czyli męski osobnik pszczoły. No ten taki chyba ledwo co się urodził, słuchajcie, tak widzę, że... Nie no, dobra, daję radę. I co w takim ulu może być gdzieś jakieś 10, może 15% w przeciągu lata, nie? Męskich osobników. No oczywiście one służą tylko i wyłącznie do rozrodu, żadnej innej funkcji nie pełnią. Nie mają żądła, więc nikogo nie są w stanie żąglić, nie mają żywaczek, więc nie gryzą. Słuchajcie, one nawet nie potrafią same jeść, muszą być karmione, więc to takie faktycznie. Jak ktoś się chce zaprzyjaźnić z pszczołami i z takim pierwszym kontaktem z dzikiem, to myślę, że tutaj jest najlepszą typem okazją. Co, a może powoli pozamykam ten ul. A proszę nam, panie Kubo, jeszcze powiedzieć, ile osobników żyje w takim ulu i czy te dwie kondygnacje, które my tutaj widzimy, czy to jest jakby postrzegane jako dwa osobne domki, czy to jest jeden domek, taki blok mieszkalny, wspólnota mieszkaniowa może? Wspólnota mieszkaniowa, no trochę tak, no, dom bliźniak. Tak naprawdę czuję się tak, no jedna rodzina mieszka w jednym ulu wraz z jedną królową, takie prosperity, powiedzmy maj, czerwiec, to może być w rodzinie do około może 70 tysięcy osobników. I właściwie to od siły rodziny zależy to, jak wysoko ona będzie, jakie dostanie w nagrodę domek, czy jakieś jeszcze piętro z balkonikiem. No i słuchajcie, w tym wypadku ja tu mam dwie nadstawki. Przegradza mnie taką klatką odgrodową. No tą część tutaj na dole nazywamy rodnią. No, to jest część, w której tak naprawdę pszczoły się rodzą. Tutaj w tej części bytuje matka pszczela, więc ona tutaj właściwie wychodzi i składa jajeczka. To jest jakby miejsce życia i urodzin każdej pszczółki. No ta kratka odgrodowa, którą zaraz ja tu pozwolę położyć, słuchajcie, ona jest tak skonstruowana, że pszczoły sobie bezproblemowo przejdą przez te kratki. No a matka już jest zdecydowanie za duża i nie jest w stanie przejść z dolnej kondygnacji do górnej, dzięki czemu słuchajcie, jak to zamknę, bo tak naprawdę ona nie ma tutaj dostępu. No i w okresie pożytku, takim jak teraz jesteśmy, czyli rzepakowym, o tyle to jest ważne, że ona nie przejdzie do góry i nie złoży mi jajeczek w ramkach, których, już mam nadzieję, być składowany nektar. Nie wiem, czy to dobrze widać, te świecące, błyszczące komórki. No to właściwie jest świeży. Tak naprawdę powinno się mówić nakrop. No i daje mi to pewność taką, ta krata, że nie przejdzie mi tu królowa i nie złoży 5, 6, 10 tysiąca jajeczek w miejscu, w którym chciałbym wirować miód. No dzięki czemu ja mam pewność, że właściwie miód jest, nie? Bez pszczoły i bez larwy. No a przede wszystkim no to jedno z moich ulubionych zwierzątek. Szkoda by to tak naprawdę było wirować. No jest to takie bardzo, bardzo może nawet nieetyczne, nie? Zachowanie. Co tu może pozwolę dłubnąć. W sumie jestem przekonany, że to jest rzepak, a jeszcze jest taki, no jeszcze się leje, więc tak naprawdę ta zawartość wody jest jeszcze na tyle duża, że on jest niedojrzały, jeszcze nie jest gotowy do wirowania. Szacuje się, że jak pszczoły zamkną wieczka tych komórek gdzieś powiedzmy w 3/4 szerokości ramki, no nie, to jest jeszcze niedojrzały, to dopiero wtedy powinniśmy wirować miód. A i zobaczcie, jaka malusia, to się chyba dopiero co urodziła. To się nie urodziła, tylko wygryzła. Ta szara tutaj. Pszczoły, słuchajcie, odwrotnie troszkę niż ludzie, rodzą się z szarymi włoskami. No i wraz z biegiem dni nabierają tych kolorów takich pomarańczowo-brązowych. Więc to na pewno jest to, po czym można poznać ledwo co urodzoną pszczółkę. Jest taka mega, 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 mega szara. No, ona się krząta i właściwie jeszcze tak naprawdę chyba nie wie, za co się to chwycić, a roboty ma na całe życie, w sumie nie jakoś super długie, więc teraz pewnie dostanie jakieś zadania od koleżanek. A i to mamy pana trutnia, przypuszczam, że się domaga
pokarmu od koleżanek robotnic. Dobra, słuchajcie, schowam tą ramkę. Ja może zobaczyć, jak wygląda sprawa tego wosku, żeby się nam skopił. To co, to spróbujemy wylać tą świecę. Troszkę wam opowiem o tych świecach, bo to też nie jest tak naprawdę tylko element dekoracyjny. A można go zdrowotnie używać. Ale to myślę, że przy wylewaniu. A na jakiej podstawie pan stwierdza, że ten miód jest niedojrzały? Czym on się charakteryzuje teraz? Jeżeli chodzi o smak, bo jak go pan skosztował? Wodnisty. Bardzo wodnisty. Chodzi o to, że pszczoły tak naprawdę same wiedzą, kiedy miód jest dojrzały, kiedy jest niedojrzały. No i już to się gdzieś powiem, jeżeli chcecie w tym posłuchać. Za wszystko, co jest poniżej 20% zawartości wody, gdybym wygierował, to po prostu zrobi się z tego miód zgierowany. No, przypuszczam, że jakaś tam fermentacja alkoholowa zachodzi. No i proszę spojrzeć, ta komórka tutaj jest otwarta i błyszcząca. Te obok są pozamykane. Więc tak naprawdę miód jest dojrzały dopiero wtedy, jak jest komórka zamknięta. Nie? Więc to właściwie pszczoło decyduje o tym, kiedy zamknąć komórkę, no bo właściwie konserwacja już jest skończona. Trzeba by chyba było powiedzieć, że wystarczy słuchać, a my wiemy, że w jakiś tam sposób o absolutnie wszystkich swoich potrzebach nam opowiadają i o tym, co robią, więc tutaj troszeczkę chyba trzeba swoje zostawić na bok, a jakieś kierowanie rozwojem tej rodziny nie może zacząć od zobaczenia, czego one potrzebują na daną chwilę i jestem pewien, że potrzebuję wszystko widzę tak. A nasze owce dopominają się chyba naszej uwagi, także konkurencja z pszczołami. Słuchajcie, witam was powrotem w tym spichlerzu, gdyż też faktycznie się udało, zobaczcie, włosk się upłynnił, także sztuka szybka magiczna. No i teraz tak, albo mógłbym to wylać tam na praskę i zrobić sobie arkusz węzy do podania pszczołom, no albo tak naprawdę mogę to wziąć, wylać do formy i stworzyć świecę. Ta świeca to tak naprawdę też jest nagrodą w tym konkursie trzypytaniowym, także pozwolę sobie już może na serię pytań. No i wiadomo, kto pierwszy odpowie, ten zgarnia świeczkę. Słuchajcie, ta świeczka akurat, forma jest zrobiona na, zdaje się, 375 gram wosku. To pozwala na 60 godzin palenia takiej świecy. No a żeby jakiekolwiek takie właściwości też prozdrowotne, a nie tylko widokowe wyciągnąć z tej świecy, to powinniśmy ją spalać gdzieś około 20 minut przed snem w pomieszczeniu, w którym śpimy. No bo bardzo to jakby rozładowuje jony ujemne. O, słuchajcie, leje się. No tak mówię, no to moja forma nie wiem, może idealna. No słuchajcie, świeczki wodzą idealne. Troszkę wosku jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Wracając do świecy, słuchajcie, likwiduje to smog elektrostatyczny, tam z tymi ujemnymi jonami współdziała na zasadzie wyłapywania tego z powietrza. Astmatycy twierdzą, że pomaga im to zasnąć, no i właściwie na wszystkie choroby układu oddechowego, no to też tak naprawdę taką świecę jest rewelacyjnie sobie spalać. Ja sobie tu pozwolę dolać to, co mi się ulało. No i słuchajcie, przejdziemy do pytań. Także pierwsze, takie myślę bardzo proste, do jakiej liczebności może dojść rodzina pszczela w swoim najlepszym okresie. Drugie pytanko, jaka jest rola trutnia w rodzinie. I trzecie pytanie, słuchajcie, jakie trzecie pytanie by pan zadać? A może o tej dojrzałości miodu? A może o tej dojrzałości miodu. Słuchajcie, po czym można poznać, że miód jest dojrzały? Ewentualnie wskażcie tę granicę zawartości wody, której musimy się trzymać, żeby móc nazwać miodem albo nie. Też słuchajcie, dziękuję wam ślicznie za obecność i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.